Właśnie wspomniał Pan o Unii Europejskiej i tutaj mam kolejne pytanie. Wycofywanie dużej ilości substancji czynnych stosowanych w środkach ochrony roślin spowoduje za chwilkę to, że to wszystko będzie droższe. Tak, to nie tylko tutaj są konsekwencje cenowe w produktach, tak, ale również konsekwencje w środowisku i w produkcji, tak, bo konsumenci, patrząc na taką informację, czytając taką informację, że ograniczona jest ilość substancji czynnych i tak dalej, no naturalnym, myślę, że reakcją, naturalną reakcją będzie taka reakcja, że się ucieszą, tak? Że no mniej chemii jest używane przez rolników, tak? Nie będą mogli używać takiej dużej ilości chemii. Ale niestety to niesie ze sobą bardzo duże konsekwencje. Chodzi o to, że tak jak na przykład skupmy się na przykład na jakiejś jednej chorobie, tak, czy jednym szkodniku. Jak do tej pory sadownik miał do wyboru kilka substancji czynnych do walki z jedną chorobą lub jednym szkodnikiem, mógł zastosować tak zwaną rotację. I to bardzo często było robione przez sadowników w celu, w jakim celu? W takim celu, jak na przykład my, podając dzieciom środki przeciwbólowe na przykład, też stosujemy rotację, czyli raz podajemy jeden preparat przeciwbólowy, drugi raz drugi, żeby oparty na zupełnie innej substancji aktywnej. Dlaczego? Żeby organizm się nie przyzwyczaił organizm czy tam choroba nie przyzwyczaiła się do tego środka przeciwbólowego i żeby nie uodporniła się I tutaj wytrącane są właśnie w przypadku sadowników, wytrącane są z rąk te substancje czynne, przez co ograniczana jest ta rotacja i dojdzie do sytuacji przed całkowitym, nie wiem, czy dojdzie do całkowitego ograniczenia substancji syntetycznych, natomiast gdyby zostanie ograniczona do jakiegoś tam bardzo, bardzo niewielu tych substancji, ten wachlarz tych substancji, tak, to dojdzie do sytuacji, kiedy po prostu te choroby i szkodniki się uodpornią na to. I co będzie to powodowało? Będzie to powodowało, że będą niektórzy próbowali zwiększać na przykład dawki, żeby działało i tak dalej, więc to nie jest dobry pomysł, żeby iść w tym kierunku, tak? Żeby właśnie zabraniać, żeby limitować te substancje czynne. No, należałoby po prostu to robić z jakąś głową, a tutaj jest, sadownicy mają wrażenie, że jest to robione na zasadzie takiej, aby po prostu w Excelu cyferki się zgadzały, w sensie takim, że aha, ograniczyliśmy w ciągu tam powiedzmy 5 lat z ilości substancji czynnych ze 100 do 50, tak? W kolejnych 10 lat ograniczyliśmy tę liczbę do 10, nieważne jakie, tak? Nikt tego właśnie nie analizuje, jakie będą konsekwencje w późniejszych etapach. I to jest olbrzymie moim zdaniem zagrożenie dla rolnictwa. Będzie to powodowało wzrost cen, ponieważ sadownicy będą próbowali szukać substancji naturalnych, których uzyskanie jest o wiele droższe niż syntetycznych. No, a jak będzie drogo, to sieci handlowe będą poszukiwały tańszych dostawców spoza prawdopodobnie Unii Europejskiej, którzy nie będą się ograniczali w ilości substancji czynnych, tak? I tak naprawdę na półkach sklepowych będzie do wyboru zdrowy, powiedzmy to unijny owoc, a obok będzie spoza Unii, ale o wiele tańszy. I tam nie będzie oczywiście napisane, że jest on niezdrowy, tylko będzie tańszy. No tak, ale tak przed nagraniem rozmawialiśmy o tym, że
powiedzmy, stosując kilka środków ochrony roślin, czasami tym traktorem musimy przejechać kilkanaście razy sad. Kiedyś można było przejechać raz i spowodować mniej spalin dla... Tak, no jest jeszcze coś takiego, właśnie rozmawialiśmy o tak zwanym śladzie węglowym, tak? Tak samo tutaj się posłużę przykładem samochodów elektrycznych, tak? Niby ekologiczne, tak? Nie wytwarzają spalin, ale ich ślad węglowy okazuje się, że jest, z tego co czytałem wiele opracowań, jest znacznie większy niż ślad węglowy samochodów zwykłych, samochodów spalinowych. Nawet jeszcze biorąc, ja nie mówię już o procesie produkcji, ale cały okres ich życia, tak? A już nie mówiąc już w ogóle o utylizacji, nie. Tak, na koniec, tak? Aczkolwiek z utylizacją to myślę, że człowiek jest na tyle postępowy, że sobie poradzi z tym w jakiś sposób, tak? Natomiast jeśli chodzi o tę produkcję właśnie i ograniczanie substancji czynnych, tak, ma pan rację, że niewiele dojdzie do takich sytuacji, że przeciwko różnym chorobom i szkodnikom będzie musiał być wykonany zabieg wielokrotnie, ponieważ pozostaną tylko środki ochrony roślin, które działają bardzo krótko, bo tutaj nie można, broń Boże, mylić też, że one są na przykład, nie wiem, te, które działały dłużej, to są bardziej szkodliwe. Nie, po prostu ich mechanizmy są inne i no i dojdzie do takiej sytuacji, że tak, że ślad węglowy tego, powiedzmy, lepszego preparatu będzie w stosowaniu będzie o wiele wyższy niż tego, który tam trzeba było jeździć w posadzie i opryskiwać mniej. Czy jest alternatywa do tego, że wycofuje się coraz bardziej, coraz więcej substancji czynnych z... Są, jest alternatywa w substancjach biologicznych, tak? W substancjach biologicznych niekoniecznie wszystkie biologiczne substancje są też zdrowe. Trzeba pamiętać też, że naturalne produkty są wytwarzane przez rośliny też, chociażby na przykład mykotoksyny w zbożach wydzielane, naturalne, przez naturalnie wydzielane są szkodliwe, także ja tu nie demonizuję produktów ekologicznych, natomiast zwracam uwagę na to, że spora część produktów w tej produkcji, powiedzmy, zdrowej nie jest do końca znana z naukowego punktu widzenia. Mam pytanie o Gołtrak. Czy może Pan przybliżyć ten produkt? Czym on jest? Gołtrak to firma, która powstała z lenistwa, można powiedzieć, tak? Zawsze jak odkąd przejąłem gospodarstwo po rodzicach, to starałem się wprowadzać jakieś ulepszenia w maszynach, którymi operowałem, które miałem w posiadaniu, tak? Czy te procesy, które tam przebiegały, czy zabiegi agrotechniczne próbowałem wykonywać w inny sposób, szybciej, żeby, no, młody człowiek to zawsze się spieszył, tak? Więc starałem się to jakoś udoskonalać. No i między innymi gdzieś tam mignęła mi informacja, że w Holandii są właśnie jakaś firma, która robi pojazdy autonomiczne całkowicie, ciągniki, które jeżdżą same i na przykład opryskują sad. I tak się złożyło, że tam kilka lat temu, bodajże 8 lat temu, wybrałem się na taką wycieczkę sadowniczą, gdzie ten ciągnik był prezentowany. Wzbudził to na pewno niemałe zainteresowanie wśród wycieczkowiczów, między innymi mnie. No i tam właśnie w tej wycieczce poznałem się z kolegą, który zauważył właśnie, że też bardziej technicznie podchodzę do tego ciągnika. Podpatrywałem, że tak powiem, różne rozwiązania. No i tak się zgadaliśmy. I wspólnie jeszcze z jego bratem założyliśmy właśnie firmę, która dążyła do tego wtedy, nie mieliśmy gotowego produktu, wtedy dopiero zaczynaliśmy, więc dążyła do tego, żeby
żeby taki system, który umożliwi przekonwertowanie zwykłego ciągnika na autonomiczny, żeby takie systemy produkować w Polsce, tak? No i po 3 latach żmudnej, ciężkiej pracy udało nam się wypuścić na rynek, sprzedać pierwszy system na rynku, tak? Pierwszy w ogóle jeżdżący pojazd prototypowy mieliśmy po roku pracy. No, także udało nam się po 3 latach skomercjalizować nasz projekt. No i na tę chwilę firma fajnie się rozrasta, bo nasze produkty, nasze systemy docenione zostały nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Można powiedzieć, że przede wszystkim za granicą. Sprzedajemy do niemalże wszystkich krajów Unii Europejskiej, jak również do Stanów Zjednoczonych, do Kanady. Ostatnimi takimi krajami ciekawymi, do których udaje nam się eksportować z powodzeniem, to jest Australia i Nowa Zelandia. Także wszędzie, gdzie są uprawy rzędowe w postaci sadów jabłoniowych, gruszowych, czy plantacji borówek, czy też winnic, wszędzie praktycznie tam dostarczamy nasze produkty. A nasze produkty to nie tylko systemy jazdy autonomicznej, ale również komputery do opryskiwaczy, różnego rodzaju sterowniki, systemy zdalnego sterowania ciągnikami, no przeróżne systemy, na przykład czujniki laserowe do badania mięsności koron, na podstawie których danych później są z różną intensywnością wykonywane zabiegi agrotechniczne, kamery do detekcji ludzi, to są kamery bezpieczeństwa, także no sporo mamy, coraz więcej mamy w swoim portfolio produktów. Rozumiem, że polscy sadownicy, rolnicy mniej są zainteresowani Waszą technologią, prawdopodobnie ze względu na cenę. Tak, główną barierą jest cena za nasze produkty, natomiast jeszcze koszty pracy w Polsce nie są na tyle wysokie, żeby ten produkt stał się dla polskich sadowników atrakcyjny. Poza tym nawet sam po sobie mogę powiedzieć, że dopóki ktoś nie zacznie używać takiego systemu, nie zdaje sobie sprawy, jak wygodny ten system jest. Ja obecnie używam tego systemu u siebie w swoim sadzie od 4 sezonów, pełnych sezonów, i nie wyobrażam sobie, żebym nie miał tego systemu. To jest dla mnie największą karą jest teraz, jak są bardzo trudne warunki pogodowe, no to niestety trzeba samemu wsiąść na ciągnik i pojechać. Natomiast jest to dla mnie największa kara chyba, jak muszę wsiąść do ciągnika i jeździć opryskiwać na przykład. Czyli rozumiem, że taka osoba, która ma zakupiony Wasz system, zainstalowany jest w traktorze, siedzi w domu przed komputerem i patrzy tylko, jak traktor jeździ zdalnie, tak? Tak, dobrze rozumiem? Można to tak skrócić do takiego wątku. Może również podglądać, co się dzieje w aplikacji na telefon, bo też tu udostępniamy aplikację na telefon i tam jest podgląd. Natomiast przed komputerem może widzieć, jeżeli ma flotę taką pojazdów, bo też mamy takich klientów, którzy kupują całe floty, no nie pojazdów, ale tych systemów na całe floty zainstalują i muszą widzieć, który część sadu, to są wielkie gospodarstwa, niekiedy po 1000 hektarów w jednym kawałku nawet potrafią mieć takie obszary. I muszą widzieć, po prostu menedżer farmy musi widzieć, która część została, gdzie został wykonany, gdzie nie został wykonany. Oferujemy również takie systemy wspierania, jeżeli ktoś boi się autonomii lub nie ma możliwości ze względów na bezpieczeństwo, bo są na przykład drogi publiczne w pobliżu sadów, nie są sady ogrodzone na przykład i jest ryzyko, że ktoś może wtargnąć niepowołany na plantację, więc wtedy oferujemy systemy takie wspierania do opryskiwania, gdzie
zarządcy wielkich gospodarstw właśnie widzą, że zabieg został wykonany prawidłowo, że wszystkie rzędy zostały opryskane, że nie zostały zdublowane, a wręcz nasze systemy na przykład uniemożliwiają podwójne opryskanie rzędów, co też się przekłada na bezpieczeństwo żywności. Także, takich rozwiązań poszukują nasi klienci. I na przykład w Australii mają problem z tym, że bardzo droga jest siła robocza. Traktorzysta potrafi tam zarabiać nawet 35 dolarów australijskich na godzinę i ich nie ma. I pomimo tak wysokich stawek, to ich nie ma chętnych do pracy. Także opierają swoich siłą roboczą na tak zwanych backpackerach, czyli tych podróżnikach długoterminowych, tak, którzy tam jadą zwiedzać Australię na przykład na kilka miesięcy i sobie dorabiają na takich farmach, tak, i oni są niewyszkoleni, więc potrzebują takich urządzeń, które im pomogą po prostu, żeby wsiadły na ciągnik i aby umiał tylko jechać do przodu i tyle, resztę samo się wykona. Także no, takie systemy wspomagania też produkujemy. A jaki trzeba posiadać sprzęt, żeby zainstalować takie urządzenie? Czy to może być zwykła 30, tak zwana? No tak, może być to zwykła 30, jeżeli ma tylko wspomaganie kierownicy, kawałek kabiny, to może być to nawet zwykła 30. Tak naprawdę muszę powiedzieć, że pierwsze próby jazdy autonomicznej właśnie odbywały się na 30. Wspomniał Pan o problemach z pracownikami w Australii. Na naszym rynku lokalnym też coraz częściej się słyszy o tych problemach, szczególnie przy zbiorach. Z przycinaniem coraz więcej osób stosuje elektroniczne cięcie sadów. A czy jest szansa, że kiedyś w przyszłości to drony będą zbierać nasze jabłka? No, taki projekt się pojawił. To jest bodajże izraelski projekt. Robota, nazwijmy to robota do zbierania jabłek, gdzie drony sobie tam podlatują, łapią za jabłka. Osobiście nie wierzę w tą technologię. Jest to ciekawe bardzo podejście, tanie, bo taki dron jest jak nie kilkanaście razy tańszy od ramienia robotycznego, a poza tym lżejszy. I dlatego jest taki pomysł. Natomiast nie wierzę w wydajność tego systemu oraz nie wierzę w to, że będzie mógł działać w różnych warunkach. Chodzi mi tutaj na przykład w krajach, gdzie jest bardzo sucho i jak takie kilkanaście takich dronów poderwie się z ziemi, to będzie tam po prostu istny tuman kurzu i cały obraz kamer będzie i owoce będą brudne, a poza tym obraz dla kamer będzie zanieczyszczony, tak, zakłócony. Więc w tą technologię nie bardzo wierzę. Wierzę natomiast, że nastąpi przełom za kilkanaście lat, bardziej kilkanaście lat, gdzie technologia stanieje i po prostu owoce będą zrywane przez roboty. Jeżeli chodzi o pracowników ze wschodu, z Ukrainy, miało się pojawić troszeczkę ułatwienia dla ściągania pracowników z Azji, bo tych pracowników z Ukrainy zaczęło brakować. Jak to się ma w rzeczywistości? Czy można już ściągać tych pracowników z Azji do Ukrainy? Szczerze mówiąc, nie wiem. Czy coś Pan na ten temat wie? Tak, nie wiem, czy nastąpiły ułatwienia. Tak, no, do tej pory, do niedawna przynajmniej, zatrudnienie osób z krajów innych niż tam właśnie Ukraina, Gruzja, Białoruś, i no jest tam Armenia bodajże, tam jest lista tych krajów, dla których procedura wydawania zezwolenia na pracę jest w trybie uproszczonym, gdzie nie jest wymagana tak zwana opinia starosty o to, że nie możemy pozyskać jakiejś osoby na dane stanowisko. No i właśnie w przypadku pracowników właśnie z Ukrainy to było fajne rozwiązanie, bo dawało gwarancję, że w ciągu tygodnia mieliśmy takie pozwolenie albo przynajmniej dokument wpisujący do ewidencji właśnie wniosków, który umożliwiał im staranie się o wizę. Bardzo dobrym i
wyczekiwanym przez naszą branżę byłoby na pewno rozwiązanie takie, żeby taką procedurę uproszczoną zrobić dla innych krajów właśnie z Azji, bo sporo osób nawet do mnie się odzywa z tamtych krajów, jakimś cudem znalazł kontakt ze mną przez internet i chcą podjąć pracę. I ja bym chciał im wyrobić dokumenty, żeby przyjechali do mnie na zbiory, natomiast jest problem, bo właśnie muszę wyrobić tę całą, znaczy muszę najpierw uzyskać to oświadczenie starosty, nad które się czeka około chyba 3 tygodni. To jest jakiś tam problem też wąskiego gardła w Powiatowym Urzędzie Pracy, bo no, z tego co się orientuję, tam jest chyba jedna osoba odpowiedzialna za wydawanie takich zezwoleń. Zaraz się po prostu zrobi tych oświadczeń, próśb o te oświadczeń bardzo dużo, więc tam się zrobi wąskie gardło. No i niepotrzebnie zupełnie, tak? I tak te osoby i tak przyjadą do pracy. Więc dobrze by było, żebyśmy utrzymali swoją konkurencyjność właśnie w produkcji owoców poprzez to, że będziemy mieli łatwy dostęp do pracowników sezonowych, tak? A te osoby jak najbardziej chcą do nas przyjechać, natomiast nie mają, ta procedura jest na tyle długa i skomplikowana, na przykład nie wiem, jak ktoś miesiąc przed zbiorem się obudzi i będzie chciał pozyskać pracownika, to już jest za późno. No dobrze, a jakie są Pana największe marzenia związane z branżą sadowniczą? Wiadomo, cena, nie, to każdy to myśli. To nie chodzi o cenę, wie Pan, to jest cena. Znaczy, no tak, no po części tak, opłacalność, większa opłacalność niż jest, która będzie dawała większą satysfakcję, tak, w pracy. Natomiast wie Pan co, to są takie marzenia najwyższych lotów, ale takie przyziemne, to i myślę, że każdego, w większości osób są to marzenia, jeśli chodzi o marzenia sadownika, to żebyśmy my mówili jako sadownicy jednym głosem, żebyśmy byli zjednoczeni, to jest jedna rzecz, a druga, żeby było stabilnie na rynku. W sensie te wszystkie... Ja osobiście mam, wie Pan, mam dość takiej sytuacji, że tak, w jednym miesiącu jabłka sprzedają się, w drugim się nie sprzedają. W trzecim miesiącu wojna na Ukrainie, w czwartym coś tam jeszcze innego, jakieś takie perturbacje. I człowiek tak produkuje owoce i produkuje i na koniec nie jest pewien, czy uda mu się sprzedać to, czy mu się nie uda. A po jakiej cenie, a dzisiaj tak, a dzisiaj śmak. I po prostu jestem zmęczony tym, bo nie dość, że muszę się martwić właśnie o produkcję, nie dość, że muszę się martwić o to, kiedy sprzedać, nie dość, że muszę się martwić o ceny energii, które teraz no, dla sadowników, którzy mieli chłodnie, mi osobiście co prąd zdrożał ponad 5-krotnie. Tak? Oczywiście działa ten mechanizm maksymalnej ceny, ale jeżeli on by nie zadziałał, to prąd zdrożał mi ponad 5-krotnie. Kolejna sprawa to właśnie, czy pracownicy będą, czy nie będą, tak? Środki do produkcji roślin, czy będą w takiej cenie, czy nie będą w takiej cenie. I tych wszystkich tych zmiennych, dynamicznych jest tak dużo, że niektórzy ludzie po prostu mają dosyć. Ja osobiście też mam tego dosyć i to odbiera całą przyjemność produkcji, bo produkcja ogólnie dla sadownika to jest, każdy myślę, że kogo Pan nie zapyta, to jest zakochany w tym, co robi, bo lubi obserwować i wchodzić w interakcję z naturą, kiedy te drzewa rozwijają się na wiosnę, kwitną później, tak, później owoce i tak dalej, to wszystko. To jest wspaniałe, tylko że no, tyle tych rzeczy jest takich zmiennych, które odbierają tą przyjemność. To ostatnie pytanie. Co można zrobić, co należałoby zrobić, żeby wszyscy sadownicy zaczęli myśleć i mówić jednym głosem? No chyba to też może dziwne, czy nie dziwne, czy może drastyczne co powiem, ale chyba musimy sięgnąć dna.
i dopiero może jak będziemy się odbijać od dna, to wtedy może zaczniemy mówić jednym głosem, ale tak jak przed rozpoczęciem naszej rozmowy rozmawialiśmy właśnie, że mój kolega powiedział, że zabija nas w tym momencie to, co w komunizmie było cechą, że tak powiem, najbardziej pożądaną, która dawała szansę na przeżycie, czyli takie cwaniactwo, że tutaj się tam załatwi, tam się załatwi, tu się gdzieś tam tego. No niestety, te czasy się skończyły i te nawyki muszą zostać absolutnie, całkowicie odrzucone na rzecz wspólnej, jednolitej strategii, jednolitych sposobów oddziaływania w interakcji z rynkiem i tak dalej. Inaczej zginiemy. Idealnym rozwiązaniem byłoby na przykład, gdyby w każdym regionie sadowniczym w Polsce było po jednej organizacji silnej, która by reprezentowała wszystkich właśnie sadowników z danego regionu, które byłyby właśnie dostawcami do supermarketów i to dawałoby wtedy siłę i kartę przetargową w rozmowach biznesowych, tak? A tak przy tak rozdrobnionym towarzystwie to jest po prostu jak maszynka do mięsa. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za rozmowę. A Państwa zapraszam do zgłaszania kolejnych społeczników Starego Powiatu Gryckiego do naszego studia. Bardzo dziękuję.